Zagraliśmy wabank na trzech obrońców. Paweł Stano był napastnikiem i za tą odwagę zostaliśmy skaceni. Nie przegraliśmy minimalnie, tylko przegraliśmy 0-3, ale taka jest piłka i ja to biorę na siebie, bo to była moja decyzja, żeby to zmienić i zagrać odważnie, ale nie udało się. Jesteśmy szczęśliwi z trzech punktów, z trzech bramek. Dawno już tutaj nie naszczelaliśmy tyle bramek w Krakowie. Dlatego chwała dla chłopaków, że grali, bo można powiedzieć ostatnie minuty i zostawili kawał serca na tym wózku. Zagrali to, co umieją, to jak mi zawsze tłumaczyłem, potrafią grać piłkę, tylko przeciwko kolejnie trzeba dołożyć jeszcze charakteru. I ten właśnie charakter włożyli w ten mecz. Wiadomo, mieliśmy swoje sytuacje, szczególnie po wpadku fragmentach, gdzie byli okazje na strzelanie bramki. Ten 1-0 cały czas nam dawał szansę wołać nawet zwycięstwo, bo trzeba strzelić. No, w końcu zagrali wabank, któryśmy niestety nie potrafili wykorzystać i zastrzeliła dwie bramki w momencie. Pierwszy był stracona bramka po dużym zamieszaniu. Staraliśmy się gonić w wynik, w drugi w ogóle zagraliśmy otwarcie, już w ostatnich minutach zaryzykowaliśmy, bo Paweł Stano poszedł do przodu, no i to się na nas w tym meczu, to akurat to się zemściło, nie udało nam się wyrównać, a zamiast tego straciliśmy dwie bramki. Zagraliśmy trójką z tyłu i co to wykorzystało gdzieś tam po naszych, nie wiem, czy stratach, czy ogólnie po naszych błędach wprowadzili kontry. Gdzie też wcześniej mogli już tam strzelić bramki, wyprowadzili dwie kontry. Trochę szczęśliwy, ale udało skuteczny i to jest dla nich chyba najważniejsze, jeśli skończyło 3-0, co świadczy o tym, jakby to były jednostronne pojedynki, bo mi się wydaje, że to jest końca.